W tym odcinku Gry Słowa mam, moi drodzy, wyjątkowego, wspaniałego gościa. Gościa, który wyczynia nieprawdopodobne rzeczy, rzeczy związane z grami, robi rzeczy nieosiągalne dla większości śmiertelników. A co robi? Zbiera trofea, kończy gry, maksuje je i dowiecie się dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy na ten temat, ale to po pięknym intrze. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gry Słowa, w którym mam wspaniałego gościa, Michała Rutę, znanego także jako Ginko lub Ginko 765, człowieka, który obecnie jest liderem polskiego rankingu łowców trofeów i jest w pierwszej dziesiątce jako najwyżej umiejscowiony Polak w rankingu światowym, chyba obecnie na 8 miejscu. Witaj, Michale. Witaj, Ryszardzie, bardzo mi miło gościć w twoim podcaście. Jest to dla mnie niesamowity zaszczyt. To jest dla mnie zaszczyt spotkać się z osobą, która robi rzeczy, jak już powiedziałem na wstępie, wręcz niewyobrażalne. Bo musicie wiedzieć, moi drodzy, że Michał ma w tym momencie ponad 8300 platynowych trofeów. Będziemy dla osób, które nie wiedzą, co są trofea lub osiągnięcia, będziemy jeszcze mówić o tym. W każdym razie oznacza to, że przeszedł w pełni w sposób zamierzony przez twórców 8300 gier i nie tylko gier, bo tam ponoć są też aplikacje. Dowiemy się więcej od Michała. Patrzyłem na te tytuły, są w większości mi nieznane, więc to jest też pewien taki etap pewnie przygotowania się i wynajdywania gier, w które niekoniecznie chciałby się zagrać w pościgu za tymi trofeami. Drogi Michale, powiedz mi proszę, najpierw parę słów o sobie, a później jak to się zaczęło? Tak więc dziękuję bardzo za takie przedstawienie mojej osoby. Jak to się zaczęło? Jak powiedziałem, nazywam się Michał Ruta, pochodzę z Krakowa. Jestem magistrem filologii hiszpańskiej oraz latynoamerykanistyki. W tym momencie nie pracuję w zawodzie. Pracuję dla korporacji lotniczej, dużej europejskiej korporacji lotniczej, na stanowisku starszego nadzorcy finansowego. Mam 11-miesięczną córeczkę, przez którą czasu nie ma tyle co kiedyś, natomiast w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Jestem bardzo zachwycony, że sprawia mi ogromną radość, myślę, że nawet większą niż zdobycie tymi trofeów. No ba, dzieci to największy skarb jest przecież, nie? Ale będę się ciebie wypytywał później, jak łączysz opiekę nad małym dzieckiem. Ja pamiętam, jak moi synowie byli malutcy, no to nie było czasu w zasadzie na nic, bo a to nocne budzenia, a to zajmowanie się, takie dzieci trzeba mieć cały czas na oku, więc tym bardziej. Zdecydowanie, zwłaszcza, że teraz uczy się chodzić, więc będziemy musieli podwójnie na Alicję uważać. A jak to się wszystko zaczęło z trofeami? Otóż ja zawsze byłem fanem konsol w ekosystemie Sony. Zaczynałem w ogóle od Pegasusa, później dostałem na komunie Amiga 1200, później miałem PC-ta, który, można powiedzieć, nie domagał, więc grałem w bardzo niskiej rozdzielczości. A dopiero w roku 97, czyli kilka lat po premierze pierwszego PlayStation, dostałem go właśnie w prezencie od dziadka. No i się zaczęła właśnie moja miłość do marki Sony. Ogrywałem bardzo, bardzo, bardzo dużo gier. Na początku to były gry oryginalne. Miałem ich zarobię 4 albo 5, ale te, które przechodziłem, mogłem wymieniać w pewnym z domów towarowych w Krakowie. Natomiast po pewnym czasie konsolę przerobiło mnie i zaopatrywałem się, jak duża część społeczeństwa na giełdzie.
Wtedy też odkryłem japońskie RPG i miłość do nich pozostała mi do dzisiaj. Więc jeden z moich ulubionych gatunków. Na PlayStation 1 przerobiłem praktycznie wszystkie ważniejsze tytuły. Natomiast później oczywiście naturalną przesiadką była PlayStation 2. Też nie kupiłem go od razu. Dopiero w 2000, zdaje się, trzecim roku z Final Fantasy X. Też nie było mnie z tej. Pamiętam, że bardzo drogo, to była bardzo droga konsola na premierę, chyba kosztowała jakieś 2700 zł. To 2700 wtedy było znacznie więcej niż obecnie. Zdecydowanie. Wtedy pamiętam, że byłem na wakacjach właśnie w Kanadzie, gdzie popracowałem trochę na budowie, żeby można było sobie pozwolić na zakup PlayStation 2. Konsolą oczywiście byłem zachwycony, ogrywałem ją bardzo długo, bo trzeba też wiedzieć, że PlayStation 3 nie kupiłem od razu. Konsola miała debiut w wieku, zdaje się, w 2006 roku. W 2007 roku była w W marcu 2007 bodajże była w Europie, a wtedy tak kupiłem jest. jeszcze dużą, dużą grillową wersję. A no właśnie, ja też grillował, to jeszcze używano, to był czerwiec 2010 roku, czyli kupiłem jakby 3 lata po europejskiej premierze dopiero Play'a. I też można powiedzieć, nie od razu ten nauk, można by rzec w cudzysłowie trofeum, się obławił. Bo wtedy chyba jeszcze nie było, przepraszam, że przerywam, trofeów na PlayStation 3, bo trofea na PlayStation 3 zostały wprowadzone dość późno. Najpierw były, pamiętamy, osiągnięcia, które od samego początku istniały w ekosystemie Xboxowym. Xbox 360 to była pierwsza konsola, która wprowadziła osiągnięcia i każda gra miała tych bazowo osiągnięć na poziomie 1000 punktów. Były też gry na Xbox Live Arcade, które miały do 200 punktów lub 400 punktów, jeśli to były gry większe, natomiast gry takie kupowane w pudełkach, to miały 1000 punktów, natomiast Sony wprowadziło to właśnie chyba w 2010, dość późno i to też w stosunku do niektórych tytułów retroaktywnie, że dodano te osiągnięcia do gier, których nie było wcześniej, jak na przykład do Uncharted, no i wprowadzono pewien myk, który pokazywał, że gra została rzeczywiście ukończona całkowicie, czyli dodano coś, czego nie ma na Xboxie, czyli zamiast punktów są trofea, jest to platynowe trofeum, które pokazuje, że zdobyłeś wszystkie inne, prawda? Tak jest, właściwie osiągnięcia wprowadzono w 2008 roku, już a pierwszą grę... Ja nie pamiętałem w takim razie. Tak, pierwsza gra to była Super Standard HD, tylko to była gra, która była jedyna przez kilka miesięcy. Natomiast ta gra nie posiadała platynowego pucharka. Jeszcze ona posiadała 22 złote, 6 srebrnych i chyba 9 brązowych. Jak się te wszystkie trofea zebrało, nie zdobywało się platyny, bo jeszcze czegoś takiego nie wprowadzono. Platyny wprowadzono kilka miesięcy później, a pierwszymi tytułami, które z tego skorzystały, był Battlefield Bad Company, czymś pierwsza, był Bioshock, Dead Space był jeden z pierwszych tytułów Far Cry 2, Call of Duty World at War i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to był końcówka 2008 roku, kiedy te osiągnięcia wprowadzono i tak jak właśnie mówisz, niektóre gry otrzymały retroaktywnie dostęp do trofeum, właśnie chociażby Uncharted The Great Fortune, albo bardzo, bardzo długi czas po premierze to był Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. To też była gra, której nikt się nie spodziewał, że zostanie kiedykolwiek osiągnięcia na PlayStation 3, ale jednak stało się, jak się stało, więc tak. I tak naprawdę mój pierwszy pucharek, jakikolwiek kiedykolwiek zdobyłem, to był właśnie w Uncharted Drake's Fortune, już po tym odprowadzeniu to płat. To był pierwszy skarb i tak naprawdę wtedy kupiłem PlayStation 3 głównie z myślą, żeby przejść gry, które mnie interesują. Wtedy już na rynku był Heavy Rain, był God of War 3, już była Uncharted 2 nawet, FIFA jakaś, Final 13 i tak dalej, i tak dalej. No i te gry po prostu sobie przechodziłem, nie patrząc na trofea, więc tak samo Uncharted sobie przeszedłem, ale platyny nie zdobyłem. Dopiero niemalże rok później, to był luty 2011 roku, zdobyłem moją pierwszą platynę w grze Assassin's Creed 2. No, i też mam maksowane. To jest jedna z nich, znaczy ja mam tych gier, wiesz, porównaj do ciebie, to jestem maluczki w ogóle i śmieję. Ale akurat Asasyna mam wymaksowanego, tylko że na Xboxie.
Właśnie. I tak naprawdę też nie miałem zbytniego zamiaru w tym, żeby zdobywać platyny. Natomiast przeszedłem ją i okazało się, że brakuje mi tam dwóch albo trzech osiągnięć, w tym zebrania piórek, więc pomyślałem sobie, a co mi szkodzi, ale polatam sobie po tej mapie, zbieram sobie te piórka, no i wtedy się zaczęło. Luty 2011. No i miesiąc później wymaksowałem tak chyba szóstkę, niedługo później Darksiders z czymś pierwszą, później Mafia dwójka i tak dalej, więc ta pasja zaczęła mnie pochłaniać coraz bardziej. Oczywiście trzeba wszystkim wiedzieć, że czasy PlayStation 3 to czasy, kiedy zdobywanie trofeum i pięcie się w rankingach było bardzo, bardzo trudne. W porównaniu z tym, co jest teraz, trzeba było być ultrakoksem, żeby cokolwiek, żeby być chociażby top 100 światowym. A dlaczego? Po pierwsze dlatego, że było bardzo mało łatwych i krótkich platyn. Wciąż wiele ludzi uważa za synonimy łatwych platyn takie gry jak Hannah Montana The Movie albo Terminator Salvation. A to były gry, które zajmowały tam powiedzmy od 3 do 5 godzin. Nie były jakieś ultra proste, ale dalej właśnie w przekonaniu wielu ludzi właśnie są uważane za te platyny dla tak zwanych, przepraszam, wrażenie Trophy Horse. Więc dużo się w tym aspekcie tutaj zmieniło. Jeśli chciano się pięć rankingów i chciano szukać platyn, które byłyby powiedzmy do zrobienia w godzinkę, dwie na PlayStation 3, trzeba było uciec się do importu japońskich visual novelek chociażby, które były koszmarnie drogie na naszych portfelach. Celować też, było kilka gier wydanych w PAL-u, w europejskiej wersji, które były też w miarę szybkie, natomiast visual novelki to było jednak co zdecydowanie potrafiło wyboostować profil i jego rangę. To był też czas, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś, twoi widzowie, którzy posiadają PlayStation, zauważyli, każdy profil posiada swój poziom. Obecnie maksymalnym poziomem jest 999. Dla czasów PS3 maksymalnym poziomem był 50, a gdy się okazało, że ten poziom został osiągnięty przez wielu łowców trofeów, rozszerzono go do 99. W tej chwili jest 999, natomiast teraz zostało wszystko przeliczone. Wtedy od zawsze tak, od zawsze Brązowy Puchar dawał 15 punktów do Gamerscore'a, Srebrny Puchar to było 30. Złoty to było 90, natomiast w tamtych czasach platyna to było 180 punktów, zaś teraz platyna równa się 300 punktom, więc została o 120 punktów polepszona, jeśli chodzi o rangi. No i ten poziom z 50 do 180 dotyczy bardzo wielu łowców, więc Sony rozszerzyło to do setnego levelu, który został także bardzo szybko osiągnięty. No i teraz jest 999, ale znowu wszystko przeliczone, więc jeden poziom wtedy, jeden poziom teraz to nie jest równe, jeśli chodzi o liczbę punktów potrzebnych do jego osiągnięcia. Natomiast ten poziom utrzymuje się właśnie na tym suficie. Powyżej tego levelu się nie przeskoczy, ale po wszystkie rankingi, między innymi PSN Profiles, który na Tutaj którym właśnie może są te ranki. pokażemy taki ranking, właśnie, bo możemy to zrobić. Mamy ekran specjalny, proszę bardzo. I może troszkę przytniemy ten obraz, żeby on był lepszy tutaj. Bardziej wyraźny, a proszę bardzo. O. I tutaj właśnie, jak jest nick, po prawej stronie widzimy taki pasek z gwiazdką. To jest poziom profilu, który jest jakby przeliczony przez tą stronę. Natomiast nie jest to poziom oficjalny. To jest poziom, który byłby, gdyby ten sufit został złamany. A że nie jest, więc u każdego z tych graczy poziom, który biegnie w profilu, to jest 999. No i tutaj widzimy Ginko jest na 8. miejscu na świecie. Nie wiem, czy widać mój kursor. O, teraz widać kursor. I masz 2393 poziom, tak? Jakby w przeliczeniu na ten 997. Ja właśnie spojrzałem na swoje trofeum w aplikacji PSN. Uwaga, mam 278. 11 platynowych trofeów. Uwaga, ile mamy u Ginko? 8302. To troszkę mi brakuje. Troszkę mi brakuje. Może jak... Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby dojść nawet do setki platynowych trofeów.
Jeszcze Ryszardzie, w tych czasach to, żeby dojść o kilkaset leveli przeskoczyć, wystarczy skorzystać właśnie z gier takich jak Jumping Food. Chciałbym tylko nadmienić właśnie, skąd tak wysoki level. Otóż skończyłem oczywiście bardzo dużo gier, natomiast żeby mieć platynę, nie każdej gry trzeba, nie trzeba powiedzieć każdej gry, trzeba po prostu spełnić wymagania, które deweloper sobie ustali, żeby ten pucharek zdobyć. I są na przykład gry, które dają platynę za przejście powiedzmy sobie 30 leveli ze 100, albo powiedzmy 20, albo nawet 10. Są gry, które nie są grami, a które po prostu wymagają od ciebie, żebyś trzymał przycisk przez ileś tam minut i twoim pucharek wpada. Na przykład moja córeczka, odpalę sobie taką aplikację, powiedzmy sobie The Jumping Hamburger się nazywa, moja córeczka sobie siedzi na przycisku, będzie ścianę przez 2 minuty, zdobędzie pucharek, nic nie robiąc tak naprawdę. Więc czyli to są tytuły przygotowywane w zasadzie specjalnie dla takich osób jak ty, żeby podbijały ranking? Tak, niestety tak było. Na szczęście to się ukróciło. A normalnie cię te gry kupuje, tak? One są w sklepie dostępne? Tak, one są w sklepie, one są bardzo tanie, mniej więcej równowartość jednego piwa, i to nie kraftowego, tylko takiego, powiedzmy sobie, sieciowego z puszki. I generalnie to wyglądało tak. Idąc dalej, w czasach PlayStation 4 za taki właśnie synonim łatwiej platyny dużo osób uważało My Name is Mario. To jest gra, która wbrew pozorom po rolestnicy wychodziło później, nie była aż tak banalna. Trzeba było tam kliknąć na słoik, tam kilka czy kilkanaście tysięcy razy ten słoik zmieniał różne przebrania. Ta gra stała się takim swoistego rodzaju memem. Była gra zabawna, w niektórych kręgach właśnie uważana jako synonim dla grę, którą ogrywają ludzie, którzy tym zależą tylko na rankingu. Natomiast z tego czasu obrosła w kult, ma już 3 części. I w czasach PS4 weszła do gry taka firma jak Rata Laika. To jest hiszpański wydawca, który ma w logo takiego pieska, na którym siedzi szczur. Taka mała dygresja. Rata po hiszpańsku szczur, piesek Łajka, więc można powiedzieć, to jest szczuro Łajka. No i ta firma zaczęła wydawać dużo, dużo gier, które można było pokończyć od 30 do 60 minut, niektóre troszkę więcej, niektóre troszkę mniej, ale wciąż były to gry. Były to gry, które niektóre dawały sporo przyjemności, niektóre były męczące, ale można powiedzieć, że w tym się grało, trzeba było od siebie dać minimum wysiłku, żeby ich platynowym pucharem zdobyć. Ale mimo to wielu graczy, między innymi lider ówczesny polskiego rankingu XLUK, którego być może kojarzysz, on w tym momencie zrezygnował właśnie ze zbierania szybkich pucharków. Założył rodzinę i też jakby miał mniej czasu na wszystko, ale też z tego, co z nim rozmawiałem, to właśnie to, co robiła Rata Laika, skłoniło go do zaprzestania pogoni za rankingiem. Więc ja oczywiście zbierałem też, w dalszym ciągu zbierałem pucharki z gier AAA, z dużych, trudnych gier, natomiast zawsze obok mnie były te gry łatwiejsze, które sobie robiłem jako przerywniki między trudniejszymi platynami. I chociaż w rankingu, i chociaż patrząc na mój profil, mam ich zdecydowanie więcej niż duży gier, tak naprawdę spędzam w nich mniejsze ilości czasu. No właśnie, ja pozwolę sobie teraz włączyć z inną stronę, Trophy Leaders, bo tam można zobaczyć gry, które ostatnio grały. I pozwolę sobie to włączyć, to tam Trophy Leaders. I proszę bardzo, mamy na przykład grę, która się nazywa World Space. I tutaj widać też czas, który w tej grze spędziłeś, to jest, uwaga, World Space jest 34, przepraszam, tak, World Space, 12 minut. 12 minut, to jest taka gra w stylu Koła Fortuny, gdzie trzeba po prostu wybierać literki i zgadywać, jaki wyraz, czyli twórcy. Wiadomo, gra, można powiedzieć, popierdółka, natomiast normalnie powinna zająć osobie, która gra
zwykły sposób od pół godziny do godziny. Ja bym mówił po raz kolejny, a że hasła się powtarzały, to mogłem zdobyć poniżej 15 minut, a to, co widzisz powyżej, jedno powyżej, to jest też workspace, ale zdobyte właśnie, tu akurat nie ma czasu chyba. Nie, w wersji na PS5 nie ma czasu, tak. W wersji PS5 zdobyłem ją w sekundę. Dlaczego? Trzeba wiedzieć o czymś takim jak autopop. Autopop to jest taka funkcja, która jest zaimplementowana tylko w niektórych grach, która pozwala, gdy zdobędziesz platynkę z danego regionu, odpalić ją na drugim regionie, kliknąć w grze cross-save i po prostu autopopować, czyli zdobyć automatycznie trofea jakby bez grania. I tak, jest to funkcja, która jest dozwolona, aprobowana przez twórców rankingów, bo trzeba wiedzieć, że ogólnie rankingi są jakby obwarowane różnymi, jakby to powiedzieć, jest taki kodeks zasad, do którego muszą się stosować trafikanterzy, żeby w tych rankingach być. A jak ktoś go złapie, to oczywiście wylatuje. Trzy strajki, out, czyli dwa razy można, że tak powiem, może ci się powinąć, dobra. Wtedy te gry trzeba ukryć na PS Improvise. Jeśli trzecim razem cię złapią na oszustwie, to oczywiście wypada. Zresztą mi się nie mam ani jednego ostrzeżenia, ponieważ dbam o to, żeby wszystkie trafiały to być w sposób uczciwy, który byłby w zgodzie z przyjętymi przez społeczność zasadami. I autopopowanie to jest właśnie jedna z tych funkcji, które są dozwolone. I te autopopy nie istnieją tylko i wyłącznie w grach indie czy shovelware. To jest także funkcja, która jest dosyć popularna w grach AAA, że wspomnę chociażby Spider-Man, Miles Morales, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Forbidden West, ponieważ Zero Dawn nie ma wersji PS5. I tak dalej, i tak dalej. Więc wystarczy przejść grę na 100% raz na PS4 zazwyczaj, bo zazwyczaj działa to tak, że przejdziesz na PS4, odpalisz grę na PS5 i możesz sobie wszystkie trofea automatycznie zaimportować. W drugą stronę działa to bardzo rzadko, chociaż zdarzają się takie wyjątki od tej reguły, na przykład Outriders czy Final Fantasy. Piętnastka chyba w takim razie, bo 16 nie ma na 4, prawda? Stranger of Paradise. Stranger of Paradise. Tak, 16 na 4 nie ma, a natomiast 15 rzeczywiście, tak jak mówisz, przepraszam, to chodziło mi o Final Fantasy VII Remake. Tak, tam jest jeszcze lepszy kazus, bo przeszedłem grę na PS4, która ma tylko jedną listę trofeów, natomiast wersja PS5 ma tych list trofeów aż 4 w zależności od regionu. Ma wersję europejską, amerykańską, azjatycką oraz osobną wersję japońską. Wystarczy zdobyć raz platynkę, żeby autopopować sobie kolejne 4, ale to jest jedyny taki przypadek na świecie, kiedy można sobie... Ale właśnie to mam pytanie, czy to nie jest tak, że jak przełączasz, znaczy, czy konto nie jest przypisane do regionu, bo ja zawsze myślałem, że konto jest przypisane do regionu, więc jeśli... Konto jest przypisane do regionu, natomiast w twojej konsoli możesz sobie stworzyć aż do 16 kont, możesz mieć konto swoje główne polskie, możesz do tego mieć konto powiedzmy sobie tureckie, indonezyjskie, brazylijskie i tak dalej. Każdy z tych będzie miał inny region, natomiast nie ma czegoś takiego jak region glob, że możesz grać wszystkie gry, które ściągniesz z innych kont na swoim głównym koncie, o ile to konto poboczne, które nie jest swoim głównym, ustawisz właśnie jako primary. I wtedy może grać każde konto dostępne w konsoli w gry z tego konta i zdobywać także trofea. Ale to znaczy, że te trofea z kont pobocznych wchodzą ci na konto główne, tak dobrze rozumiem? Tak, tylko ja muszę ogrywać te wszystkie gry na swoim profilu głównym. Nie mogę na przykład zrobić tak, że ogram sobie na profilu pobocznym i przetransferuję na konto główne. Nie ma czegoś takiej możliwości. Wszystko, co zdobywam, musi być zdobyte na właśnie moim koncie głównym. Z PS Vita jest troszkę inaczej. W PS Vita można było mieć tylko i wyłącznie jeden profil, a jeśli chciało się mieć inny, trzeba było Vita sformatować i tak naprawdę nie można było w żaden sposób grać ze swojego głównego konta, ale wymyślono na to sposób, z którego ja nie korzystam, ponieważ wydaje mi się ryzykowny. Jest sposób, który pozwala założyć profil przez taki specjalny link mailowy i
win zewnętrzny, więc tam trzeba podać swoje też dane do konta i tak dalej, i później można wejść ze swojego. Natomiast z tego nie korzystam, to wydaje mi się, to jest ryzyko pentosunięcia. Natomiast ISO stop 50, to myślę, że grubo ponad połowa ludzi korzysta z tego rozwiązania, żeby tam te 200 dodatkowych platyn ugrać. Ja osobiście nie, kiedyś o tym myślałem, ale jakby to powiedzieć, potencjalne ryzyko przeważyło nad korzyściami. To jeszcze tak, Michale, czyli ty grasz w tej chwili, rozumiem, na trzech platformach, tak? Bo grasz na Vicie cały czas. Zdarza się jeszcze, tak. Grasz na PlayStation 4 i grasz na PlayStation 5, bo rozumiem, że na PlayStation 3 już gry chyba nie wychodzą, a jeśli są jakieś, na których nie masz trofeum, to nieliczne zapewne. To znaczy tak, właśnie wbrew pozorom z PlayStation 3 bardzo dużo mi brakuje. Gram czasami na PS3, chociaż szczerze powiedziawszy bardzo, bardzo nieregularnie i to jest konsola, z którą spędza najmniej czasu. Wciąż mam dwie konsole PS3. Tak naprawdę właśnie tutaj ja mówię bardzo rzadko nie korzystam. A główną, najwięcej czasu poświęcam na PS5. Tak naprawdę jako, że na PS5 można grać wszystkie gry z PS4, no za wyjątkiem niektórych gier z VR-a. Tak naprawdę mam podłączonego obecnie tylko PS5. Mam oczywiście teraz drugą konsolę, sobie niedawno kupiłem, żeby móc sobie wbijać trofea multi, nie angażując do tego innych graczy, bo ja jestem osobą, co nie lubię męczyć innych, prosić ich, żeby ustaw się proszę ze mną, pomóż mi wbić to trofeum, bo jak mogę to zrobić po prostu sam ze sobą i po prostu. Ale właśnie tak jeszcze zerknijmy na tę listę ostatnio i wygląda na to, że my to nagrywamy 19 października, moi drodzy. Premiera jest jutro 20, znaczy dla was już dzisiaj. I mamy, że 18 października, drogi Michale, zdobyłeś trofea w raz, dwa, bo są dwie różne gry, Pirates on Target. Pierwszy raz nie słyszę. Tak, akurat to jest bez autopopadu, tak łamigłówka, gdzie trzeba strzelać do statków pirackich, ustawiając bloki, żeby się przyciski odbijały do odpowiednich. Platyna w 13 minut, okej. Okay. Czyli tak, w Pirates on Target, Astral Flame Starfighter, Wirelips, Rally Racing, Cars and Driftmania, World Space, znowu na dwóch, Agriculture i Returnala chyba zacząłeś, nie, to już dwa dni temu. Tak, właśnie jestem po Hyperionie, świetna walka generalnie, nie wiem czy pamiętasz, bo wiem, że masz platynę. Mam platynę, ale nie mam jeszcze w dodatku platyny. Mhm. Właśnie z tego co pamiętam, dodatek wymaga grania z innymi osobami. I trzeba wejść na szczyt wieży, a tego mi się jeszcze nie udało zrobić. I no, brakuje mi chyba dwóch trofeów do platyny w dodatku. Jest trudno, ale... No właśnie, będę pewnie za momencik o to pytał. Czyli mamy w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem gier w ciągu dnia splatynowanych. Fakt, że to są małe gry, ale tak czy inaczej, to teraz będzie pytanie ciężkie. Jak znajdujesz czas, będąc młodym ojcem, mając pracę pewnie też dosyć może... nie czasochłonną, ale na pewno odpowiedzialną, tak? Bo bycie nadzorcą finansowym to jest odpowiedzialna rzecz. Jak znajdujesz czas? Rozumiem, że musisz być nieprawdopodobnie zorganizowanym człowiekiem. Proszę o rady, proszę bądź sensei tutaj i opowiedz, jak to robić. Żadnej złotej rady niestety nie ma, po prostu gram wtedy, kiedy tylko mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście najczęściej jest to czas, kiedy moja córeczka pójdzie spać, po godzinie 20 na przykład kilka godzin sobie gospodaruje. Zdarza mi się też grać wcześniej, natomiast to bardzo dużo zależy właśnie od rozkładu, dlatego czy będę musiał coś załatwić po pracy i tak dalej, więc bardzo dużo. Więcej gram w weekendy. Ogólnie robię sobie wyliczenia i wychodzi mi, że miesięcznie poświęcam na granie tak średnio od 180 do 220 godzin. Dużo to czy mało, to niech jej słuchacze ocenią. Natomiast wcześniej, jeszcze zanim córeczka się urodziła, te kilkadziesiąt godzin miesięcznym mogą sobie pozwolić grać. No jeśli mamy w ciągu miesiąca 30 dni, no to wychodzi na to, że 6 godzin dziennie. 6 godzin dziennie. W weekend zdarza się dłużej, więc nie powszechnie. No to jest dużo. To jest dużo. To jest dla ciebie podstawowe hobby, rozumiem. Chyba, że masz, to... że nagle powiesz mi, że masz jeszcze jedno hobby i zakrzywiasz czasoprzestrzeń. Zobacz, mam wiele hobby, natomiast na to poświęcam zdecydowanie najwięcej czasu.
innym moim hobby są planszówki, ale ostatnio się to przekłada bardziej na kolekcjonowanie niż granie. W tygodniu gram w planszówki z żoną może 2 do 3 razy. Kiedyś to można było, w ciągu tygodnia rozgrywałem po 20, może i więcej partii, teraz 2 do 3 się uda, to jest bardzo dobrze. No ale mamy nadzieję, że córeczka troszkę podrośnie, będzie więcej czasu na granie i może ją włączymy jako trzeciego gracza. No i co jeszcze poza... Przyznam, że książek czytam bardzo mało, jeśli jakieś... Słucham części, bo oczywiście gram gry, które są też oparte w dużej mierze na grindzie, a niestety mnie właśnie nie uprzyjemnia grindu jak książki, jak podcasty, między innymi twój podcast. Słucham też oczywiście innych. No i w zasadzie gram tylko, jak tylko wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Staram się tak sobie organizować czas, żeby jednak znaleźć te kilka godzin dziennie na swoje. Dobrze, to jak dobierasz gry? No bo skąd wiesz, że jakaś gra jest taka krótka, jest tak mało wymagająca, że możesz ją szybko wrzucić? I jak radzisz sobie z tytułami ultra trudnymi? Bo widziałem też, na twojej liście jest chociażby Mortal Kombat 1, który jest określany przez znawców jako gra niemożliwa do wymaksowania. Rzeczywiście sam mówiłeś przed nagraniem, że na razie jest niemożliwa, ale jak u ciebie to wygląda? Jak dobierasz gry? To znaczy tak, jeśli chodzi, zacznijmy od tych gier łatwych. Łatwiej gry dobieram, patrząc na to, co wychodzi na Pixel Profiles. Otwieram listę i od razu po jednym jej ciałka mogę stwierdzić, czy to jest gra, która jest w moich zasięgu, która nie zajmie mi za dużo czasu, ale także pomagają mi analizy profili graczy. Nie tylko z topki, ale też właśnie z niższych pozycji patrzę, ile czasu im zajęło wymaksowanie danej gry. Bo na PSN Profiles trzeba wiedzieć, że ten czas to nie jest czas, który łącznie gracz poświęcił grze, to jest tylko czas od pierwszego trofeum do ostatniego. Zdarza się, są gry, gdzie te pierwsze trofeum pojawia się dopiero w połowie, więc trzeba sobie te kilka godzin doliczyć. Natomiast jeśli chcemy znać realny czas, to są też stronki, które zliczają tego typu rzeczy, bo PSN ma wewnętrzny licznik, który co prawda działa niedoskonale, czasami się blokuje, ale to jest wartość orientacyjna, jak exoface.com, gdzie można sobie zobaczyć, ile gracz poświęcił czasu w danej grze. Natomiast jeśli chodzi o dobór gier innych niż łatwe platyny, to oczywiście mam swoje ulubione serie, których nigdy w życiu nie przepuszczę i zawsze jak wychodzi nowa odsłona, to muszę się za nie zabrać. Tak w skrócie, co poza z takich gier, które twoi słuchacze mogą znać, jakie gry platynowałem. Więc mam platyny w seriach, takich jak chociażby Loco Roco, Puyo Puyo, Tony Hawk, Darksiders, większość o Call of Duty, Battlefielda. Mortal Kombat, właśnie wspomniałeś o tej jedynce, ale tą odsłonę, która była najbardziej hardkorowa, to był Mortal Kombat 9. To była platyna, na którą trzeba było poświęcić około 600 godzin. Z tym, że aktywnego grania było zaledwie 120, a cała reszta to był pucharek, który nazywał się Mike Kufu is Stronger. To polegało ono na tym, żeby wykonać fatality określoną ilość razy, określoną ilość krwi każdą postacią, a także każdą z postaci grać przez 24 godziny. Grać, ale na szczęście można to było zrobić w sposób nieangażujący. Akurat platynowałem to na Vicie, więc po prostu musiałem sobie znaleźć sposób, żeby ten ekran Vity zablokować. I w ten sposób czas się nabijał, czyli po prostu na nim kładłem, żeby gra myślała, że cały czas jestem aktywny, wyłączyłem czas w walce, bo można sobie walki oczywiście ustalić bez czasu, no i w ten sposób mi się czas nabijał. Po 24 godzinach zmieniałem wojowników i tak dalej. Miałem mieć Vitę podłączoną do zasilania. Oczywiście, naturalnie tak, miałem ją podłączoną, więc to jest taka platyna, która może nie jesteś hardkorowo trudna, jeśli chodzi o umiejętności, natomiast bardzo wykańcza psychicznie, jeśli chodzi o to, co trzeba, do czego twórcy zmuszają, do takich pucharków, które są z jednej strony, jakby to powiedzieć, prestiżowe, z drugiej strony totalnie bezsensowne, bo to by
jakby, że tak powiem, w naturalny sposób poświęcał nagranie każdą z postaci 24 godziny. No chyba nic. Każdy, wydaje mi się, tam jest ten profesjonalny gracz, ma swoją ulubioną postać, dwie, czy tam powiedzmy trzy i je maksuje, a tak naprawdę to jest trofeum, które jest typowo właśnie stworzone pod nadmierny grinding. I ja oczywiście takie trofea z czasem zostały przez twórców wyeliminowane, już taki trofeum się nie robi, natomiast oczywiście Morfa pozostaje taki ikoniczny pod tym względem. I oczywiście po kolejną osłonę Morfa na tyle, także udało się spatynować, to są, ale to już tam już było nieporównywalnie mniej grania, powiedzmy co godzin w dziesiątce i dużo mniej w jedenastce. I oczywiście bijatyki to jest jeden z moich ulubionych gatunków, więc oczywiście nie podkuczę żadnej odsłonie, czy Soul Calibura, czy Tekkena, czy bardzo ciekawą ósemkę, czy Dead or Alive. Z takich platyn, które jeszcze twoi słuchacze mogą kojarzyć, to oczywiście robiłem w grach z serii Pro Evolution Soccer, Virtua Tennis, Uncharted. Bo to jest strasznie ciężko zrobić platynę. Powiem szarnie tak, nie tyle ciężko, co żmudnie, bo tam było bardzo dużo, akurat robiłem 11, 12, tam było bardzo dużo skipowania sezonów, tam było trzeba rozegrać tam ponad 10 takich sezonów, które każdy miał trwał kilka godzin, nawet jeśli skipowaliśmy mecze. To była oczywiście też bardzo, bardzo nudna platyna, ale oczywiście, żeby nie było, żeby sobie umilić to wszystko, to słuchało się różnych rzeczy i dogadywało czegoś jakby mimochodem. No ale tam były też takie trofea, które na przykład wymagały strzelenia gola w dogrywce, albo strzelenia gola od poprzeczki, albo z dystansu tam ponad 35 metrów i tak dalej. Oczywiście i wciąż takie trofea są w grach piłkarskich popularne, natomiast jak ktoś lubi grać, a ja jestem bardzo wielkim fanem piłki nożnej i zarówno kiedyś Pro Evolution Soccera, jak i teraz FIFA, a właściwie FC, więc takie trofea przychodzą naturalnie. W ogóle w tej chwili tworzę poradnik trofeowy do gry FC 24, który mam nadzieję niedługo zamieścić na stronie, w której pracuję, Łowcy Trofeów. No właśnie, polećmy tutaj Łowcy Trofeów, bo w ogóle ja dowiedziałem się o twoich osiągnięciach od koleżanki Oli, która na Twitterze napisała o osiągnięciach, o trofeach w zasadzie do chyba, już nie pamiętam, ale coś, albo było o Asasynie i o poradniku, albo o tym. A poradnik Asasyna robiła Ola. W ogóle Ola jest mózgiem całej operacji. Mam ten wielki szacunek, żeby tak wszystko to potrafi ogarnąć. Też wiem, że pozdrawiania dla Oli. Dziękuję w ogóle, że robisz to, co robisz. Oczywiście. I ogólnie w redakcji Głosów Trofeów mamy około 10 aktywnych osób, które właśnie tworzą treści. Oczywiście recenzujemy gry, książki, planszówki, wydarzenia, natomiast jesteśmy znani naszym takim znakiem rozpoznawczym, są poradniki do trofeów. Mamy ich teraz na stronie kilkaset. Dokładnej ilości nie podam, natomiast jest ich bardzo, bardzo dużo. Jeden z twórców, osoby podliczył sobie poradniki, które zrobił w tej karierze, jest ich ponad 160, z tego co pamiętam, był Dźwiękoświt, bardzo też pozdrawiam, też szacunek za to, że jak Peczyski wie, potrafi ogarnąć i spisać to. Albo jakoś strukturalnie trzeba też wiedzieć, bo rozumiem, że macie, zazwyczaj, ja pamiętam kiedyś też korzystałem z poradników, tylko że Xboxowy głównie i tam zawsze jest rozpisanie tych osiągnięć, co robić za pierwszym przejściem, czyszczenie i tak dalej, czy jest struktura tworzenia takiego poradnika, ale na przykład widziałem niedawno, wyszła w tym miesiącu, czy w październiku 2023 gra Assassin's Creed Mirage i na Łowcach Trofeów poradnik wymaksowania zdobycia platyny pojawił się chyba 2 dni przed premierą samej gry. Zgadza się, możemy wymyślić poradnik dokładnie wtedy, kiedy embargo na te platyny to tutaj się spadnie. Wydawca o tym decyduje. Zdarza się właśnie bardzo często, że wydawcy podsyłają nam kody odpowiednio wcześniej, żebyśmy mogli je opracować, nagrać, czy to znajdźki, czy to innego typu materiały i wszystko sklecić w poradnik. Czasami dostajemy kody dopiero w dzień premiery i oczywiście to już jest troszkę niezależne od nas, ale staramy się dostarczyć tam naprawdę treści tak szybko, jak to jest możliwe. Więc mam nadzieję, że też szybko uda mi się skleić poradnik do FIFA, która jest w tym, właśnie w sieci, w tym, że mówię FIFA. FC, i to jest gra strasznie, ale to strasznie czasochłonna. Na platynę to
myślę, że około 200 godzin, jeśli Ja masz warto. platynę? Czy jeszcze? Jeszcze nie. Każdego dnia sobie tam po godzince siadam. Obecnie odgrywam tryby Ultimate Team i mecz Division Rivals, od których jestem notabene też uzależniony. W ogóle FIFA to jest jedyna gra, która, że tak powiem, wyzwala u mnie zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje, bo trzeba wiedzieć, że też ja gram ogólnie zazwyczaj bardzo, bardzo spokojnie, ale jeśli włączę sobie ten tryb Ultimate Team w FIFA i gram z kimś, kto po prostu ewidentnie przeszkadza, robi różne cieszynki, które tu oczywiście nastawiają się na to, żeby grać, żeby tracić mnie uwagi. Wtedy po prostu potrafię puścić bonsaitę, o którą nikt mnie nie podejrzewa, ale to jest także jedyna seria, która mówi do takie właśnie silne emocje wyzwala. Wiem, na przykład dużo gram też online czy w bijatyki, chociażby z Tekkena, no ale tam dostanę, powiedzmy sobie, oknek, ale nie czuję takiej frustracji. Wiem po prostu, co muszę poprawić, wiem, że jakie błędy robię. Staram się to na spokojnie podejść. Natomiast FIFA to jest zupełnie inna para kaloszy i wiem, że nie tylko ja w ten sposób reaguję, bo czasami sobie widzę kompilacje z ludźmi, którzy się robią tak zwane rage quity i po prostu i tak to, co wpływają z nimi, co u mnie to jest nic, ale one jednak te emocje negatywne wzbudza. No więc tak. Czyli obecnie tworzę poranik do FIFA, mam zamiar zaktualizować poranik do Mortal Kombat, to jedno trofeum, które się pojawi, a później wezmę na wasz prawdopodobnie nową grę. Bardzo bym chciał, żeby to był właśnie chociażby Suikoden, bo niedługo na PlayStation zmierza... Jeden Chronicle chyba to wychodzi. Jeden tam, że 100 Heroes, tak, to wychodzi w 2024, ale też wychodzą właśnie remastery dwóch pierwszych części Suikodena, które są moimi ukochanymi RPG-ami wszechczasów. Co zrobię dla Marcina Giełzaka, który... Opa. Jak on pięknie opowiadał o tych grach, to po prostu się go słuchało. Tak samo jak Xenon Gears, które on wiem, to także jest jeden moich ulubionych RPG-ów wszechczasów. No i też uwielbiam serię Final Fantasy, też nie mogę przepuścić każdej części. Będę musiał sprawdzić wasz poradnik, bo ja chcę przed Rebirth przejść remake. Na razie, nie wiem, odłożyłem na bok, ale chyba wrócę do tego, żeby od początku sobie cały remake przejść i nie wiem, no, może zdobyć platynę. Trudna jest platyna w remake'u? Czy... W remake'u tak, jest, znaczy może nie bardzo trudno, ale na pewno się pomęczysz, ponieważ trzeba grę przechodzić dwa razy. Przejdziesz na normalu, gdzie odblokujesz osiągnięcia, znajdźki, a później trzeba przejść grę na hardzie, które jednak już potrafi dać w kieś, trzeba zastosować bardziej, że tak powiem, restrykcyjne strategie walki z bossami, więc hard potrafi dać w kość, natomiast nie jest to coś, co by się... Myślę, że sobie poradzisz bez problemu, więc... To dokończę remake'a normalnie, taki jest plan, a na hardzie spróbuję przejść na transmisji wprowadzającej do zagrania w Rebirth, czyli gdzieś tak w styczniu przyszłego roku, tak? Bo w lutym wychodzi Rebirth, z tego co pamiętam. Tak jest. Mam nadzieję, że ta data zostanie dotrzymana, bo po prostu czekam na nią straszliwie. A trzeba było być na koncercie teraz. No właśnie, niestety uroczysta rodzina mnie zatrzymała, a bardzo, bardzo chciałem, to było moje marzenie, żeby brać udział właśnie w koncercie, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze koncert. Mam taką oczywiście nadzieję cicho. Nie zapeszajmy. Może się coś takiego uda. Ja sam bym bardzo chciał, bo to było fenomenalne doświadczenie. Mam nadzieję też, że kiedyś powstanie możliwość, nie wiem, albo zaprezentowania tego jakiejś transmisji, albo może nagranie powstanie. Pewnie z konsoli to nagranie było, ale chyba nie było nagrania takiego filmowego. Aż, kamerowego. Bo byłbym zapisany, bo móc to zobaczyć, bo wiem, że na przykład niektóre z koncertów organizowanych przez Game Music Cave Festival zostały nagrane. No. I na przykład pamiętam, że ten koncert, który był z gier Supergiant, został... Jest, można go obejrzeć. I tam Baldur's Gate 3 też był. Tak, bo tam właśnie Borysław Słabowa były też te kompozycje, tak pamiętam. Tak, to był świetny koncert, też do niego często wracam. No i właśnie byłbym zachwycony, móc zobaczyć. Jeśli się nie uda, to trudno, ale już na kolejnym fizycznie muszę się pojawić koniecznie i już zrobię wszystko, żeby móc uczestniczyć w takim wydarzeniu. Wtedy będzie okazja przebić piątkę. Byłem zachwycony już. Ja również, bo jestem cały czas w wielkim podziwieniu, bo to jest
Tak sobie myślę nad tym i też myślę sobie nad swoją organizacją czasu i myślę o tym, jak długo gram w gry. No i ja gram w gry, powiedzmy, świadomie w 79 roku po raz pierwszy w Ponga grałem. Oczywiście, żeby móc grać w miarę regularnie, to musiało minąć kilka lat, zanim uzyskałem dostęp do sprzętu, nie swojego jeszcze, powiedzmy od 85, 6 roku grał w miarę regularnie. To już jest szmat czasu i no nie mam, ty masz ukończonych 8300, wyplatynowane 8300 gier. Powiedzmy, że część z nich to są jakieś takie specjalne robione po to, żeby to były platyny. Powiedzmy, że 50% jest taki. Nie wiem, czy są dobre. Może nawet ciut więcej. Tak czy inaczej. Załóżmy, że ukończyłeś, wyplatynowałeś 2-3 tysiące normalnych. Myślę, że tak. Myślę, że to jest jakaś niewyobrażalna liczba. To jest dla mnie fakt, że ty, rozumiem, działasz tylko w środowisku PlayStation, tak? Nie wychodzisz, nie grasz na Switchu, nie grasz na PC. Aż czasem żałuję, bo widzę czasami, co tam wychodzi i po prostu mnie zazdrość bierze, że nie mam tych platform, natomiast wiem, że też nie miałbym zbyt dużo czasu, żeby z niej korzystać. Wiem, mam swoje, że tak powiem, tytuły, które kiedyś może przyjdę na emeryturę, dobra, na innych platformach, czy to na Xboxie, czy to na Switchu, czy to nawet na PC, ale obecnie tylko się skupię na grami na PlayStation. Okej. I powiedz mi, czyli tak, 2-3 tysiące ukończonych gier, kosmiczna liczba absolutnie, bo to się przekłada też na kilkadziesiąt tysięcy godzin, jeśli nawet nie kilkaset tysięcy godzin. Zobaczy, kiedyś pamiętam, że było takie podsumowanie, które było pod koniec roku i tam to było zdaje się 2 lata temu i można było zobaczyć liczbę godzin, które spędziliśmy od momentu PS4, bo po PS3 ani PS Vita nie mają funkcji, która by zliczała czas do momentu PS4, to było 20 kilka tysięcy godzin spędzonych, czyli od momentu, kiedy kupiłem tą konsolę, to było 2000, pamiętam, to czułem Astero, coś takiego. Nieprawdopodobne to jest. I już miałem na końcu języka pytanie, które się uknęło, ale zawsze mam pytanie zapasowe. Wobec tego tamto wróci, ale teraz zadam takie inne. Jakie trofeum, może nie było jakoś szczególnie trudne, ale było takim trofeum, które pamiętasz do tej pory, albo było śmieszne, albo było wymagające. Ja na przykład mam takie z Half-Life, w dodatku w epizodzie bodajże pierwszym trzeba było krasnala przenieść z początku gry na sam koniec gry, co wymagało w zasadzie korzystania głównie z tego działka grawitacyjnego. Pewnie grałeś Half-Life'a, więc wiesz. Grałem na pewno, właśnie na PlayStation nie ma nic tych trofeów. Nie ma, w Orange Boxie nie ma trofeum do tego, tak? Nie ma. I tam jest, no to jest bardzo żałuję, ale nie ma. Wspaniałe jest to osiągnięcie, które polega na przeniesieniu gnoma ogrodowego z początku gry na sam koniec i wysłania go w kosmos. Wspaniałe. Tak, bardzo ikoniczne osiągnięcie, niestety właśnie na PlayStation nie da się go... To jakie są inne ikoniczne osiągnięcia, które pamiętasz? Podejrzewam, że pamiętasz mnóstwo, ale kilka przykładów. Nawet jeden. Przykład, chociażby Darksiders część pierwsza. Tam w pewnym momencie, to chyba nie będzie spoiler za dużym, dostajemy do dyspozycji konia i tym koniem trzeba przejechać absurdalną ilość kilometrów. Więc chyba to... wiem, o czym mówisz, bo chyba robiłem to samo. Założyłem gumkę na gałki DualShocka i koń po prostu jeździł w kółko, można było w ten sposób bez naszej ingerencji nabijać to trofeum. O Mortal Kombat wspominałem, że trzeba było zostawić bite na bardzo duże ilości czasu. Z takich jeszcze ikonicznych osiągnięć, tak sobie się zastanawiam. Bardzo taka takich ciekawostek, gry, o których mało kto słyszał, ale są w pewien sposób zabawne, które poznałem właśnie tylko dzięki temu, że łowię trofea. Nie wiem, czy słyszałeś, Ryszardzie, o grze Pansu Hunter. To jest taka gra, która polega na tym, że takie symulator randkowania z takim jakby twistem, bo dziewczyny nas zapraszają do swoich pokoi, a naszym zadaniem jest kombinować w taki sposób, żeby z tych pokoi je wykurzyć i przeszukać pokoje poszukiwania majteczek. Wszystkie majteczki, gdzie w tym znajdziemy, wtedy grę zaliczamy.
Co jeszcze ciekawego? No właśnie, jak grałeś, bo rozumiem, że ściągałeś jakieś gry z Japonii, żeby móc... Oj tak, bardzo, bardzo, bardzo. Znasz japoński, czy po prostu klikałeś? To znaczy tak, uczyłem się kiedyś japońskiego, ale znam go na bardzo, ale to bardzo podstawowym poziomie. Hiragana i katakana oczywiście znam, ale jeśli chodzi o kanji, to jest, nie wiem, rozpoznam 150 znaków, 200 może. Co nie daje mi zbyt dużego pola manewru do swobodnego czytania. Natomiast takie rzeczy jak save, note i tak dalej, wszystkie te rzeczy, które się powtarzają w grach, rozpoznam oczywiście na pierwszy rzut oka, wiadomo, natomiast nie można powiedzieć, żebym znał japoński. Ale jak były takie nowelki, takie książki wizualne, no to czy rozumiałeś, o co chodzi, czy po prostu przeklikiwałeś się? Jeśli chodzi o gry, które grałem w języku japońskim, to zdecydowanie się przeklikiwałem. Natomiast mam swoje ukochane serie, które czytałem od A do Z, chociażby Steins Gate. Świetna seria, którą każdemu polecam. Bardzo lubię Danganronpa. Też były trzy części. Jak ktoś nie miał, to jest takim diabolicznym misiu, który gromadzi swoich... Takich zakładników gromadzi. Tak. I każe im po prostu wyżywać się nawzajem. W sumie bardzo, bardzo mocno uproszczając. Później są oczywiście sądy, gdzie się po tych morderców wskazuje, jeśli się wskaże dobrze, to ich giną, a i tak dalej, czy dalej. Bardzo lubię serię Zero Escape. Też były trzy części. Tak, tak. Ja grałem na DS-ie. 999. O, uwielbiam. Zgadzam się to w zupełności, natomiast jeszcze bardziej lubię Virtue's Last Reward. To jest moja ukochana część. I ona wyszła na Vita też. Mam ją na Vicie. Właśnie na Vicie ją pracowałem trzy razy i wszystkie trzy razy ją musiałem przeklikiwać. Nie było czegoś takiego autopop, dwa razy czytałem od A do Z, a japońską wersję po prostu sobie klikałem. Bo już ale 999 było, bo pamiętam, że za pierwszym razem jak przechodziłem 999, to strasznie mnie wkurzało to, że te literki sobie tak powoli wyskakiwały na ekranie, nie można było tego przyspieszyć, ale jak już skończyłem grę i przechodziłem po raz kolejny i kolejny i kolejny, bo tam trzeba przejść wiele razy, żeby zobaczyć wszystkie zakończenia, no to już te teksty pojawiały się natychmiastowo. To Virtual Last Reward tak nie jest? Bo to znaczy, jak już widzisz tekst po raz kolejny, to owszem, natomiast jak masz nowe, to oczywiście musisz klikać, ale nie ma czegoś takiego, żeby ci trofea przeszły do... No, w tym sensie. Tak. Natomiast Zero Time Dilemma, byliśmy w nosie, trzymaczości, też była w porządku, natomiast już do dobieniu dwóch pierwszych jej było w moim odczuciu daleko. Ale jeśli chodzi właśnie o jeszcze o visual novelki, bardzo żałuję jednej rzeczy, którą zrobiłem. Jest taka gra House i Fata Morgana, zdaje się, która jest uważana za jedną z najlepszych visual novelek na świecie. Ma olbrzymie, ma bardzo dobrą śrubę na wszystkich metatrykach, redaktorach i tak dalej. Natomiast ja po prostu nie wiedziałem, jak ona jest dobra i ją po prostu skipnąłem. Mam gipiatynkę, którą zdobyłem tam w godzinkę czy nawet mniej i nie czytając ani trochę, więc po prostu mam zamiar, kajam się bardzo, mam zamiar ją nadrobić się, czytając wszystko od A do Z, już nawet nie zdobywając trofeum, ale chcę tą historię poznać, bo wiem, gdzie właśnie mi ją później polecało. A jeśli chodzi o nowelki typu haremówki, takie niezbyt mnie fabuła interesuje, więc po prostu sobie bez żadnego żalu sobie po prostu te wszystkie gry skipuję od A do Z. Gry typu, można powiedzieć, dla mnie robione. Tak, ale robisz to, te gry, po to, żeby piąć się w rankingu, tak? Jesteś najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, pokażemy raz jeszcze tutaj ten ranking. Proszę bardzo, za tobą jest kolega o ksywce Brożyn 88. Ja rozumiem, że wy wszyscy liderzy na świecie jakoś o sobie wzajemnie wiecie, prawda? A wiemy, tak naprawdę, jeśli zobaczysz na top 10 rankingu polskiego, tam jest tylko jedna osoba, o której totalnie nie wiem, jest nigdy nie kontaktu, nie miałem. Teraz... Ranking polski sam włączyć też, tak? Oczywiście, tylko wydaje mi się, że do tego celu trzeba być zalogowany. Zerknę tutaj. Platform. Nie. Jest chyba, można sobie country, można zrobić country. Można zrobić country i zrobimy sobie Poland. Proszę bardzo, tak wygląda Polska, czyli Ginko, Brożyn, DKSSJ4, Mazur, Joszek, Marek,
Pozdrawiam wszystkich maniaków tutaj. Ja również jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Pewnie część tak, osób się może dziwić. Właśnie pytanie, po co wy to robicie? Znaczy ja się domyślam, po co wy to robicie, bo taka chęć rywalizacji istnieje w nas, no ale dla podejrzewam części odbiorców to może być totalnie abstrakcyjne. Przecież czy wy nie macie co robić ze swoim czasem? Jakieś głupie gry, których nawet niektóre się wam nie podobają, gracie tylko po to, żeby być w jakimś rankingu? Przecież to nie ma sensu. To nie ja powiedziałem, głosem tych osób. Ja wiem, ale zgadzam się, to nie jest hobby dla każdego. Wiem, że są ludzie, którzy nie lubią, żeby im mówić, jak mają grać, chcą grać po swojemu. Są ludzie, którzy oczywiście nie dysponują wystarczająco mniejszego czasu, żeby w ogóle myśleć o rankingu. To hobby rzeczywiście wymaga poświęceń. Przede wszystkim, jak wspomniałem, research. Trzeba wiedzieć, co platynować, jak platynować i tak dalej. Skąd gry zdobyć, bo też trzeba wiedzieć, że jeszcze za czasów PS3, jak wspominałem, nie dodawano wszystkich nowych gier, które wychodziły do PS3, dopiero to Sony postanowiło w jakimś czasie nowe gry umieszczać, prawie wszystkie 99% trafia do cyfrową, natomiast w dalszym ciągu gry, które wyszły na PS3, w dużej mierze trzeba sprowadzać, kupować pudełka, które teraz są horrendalnie drogie. PlayStation 3 zaczynają być drogie, bo kiedyś był taki... Czyli rozumiem, że wchodzimy w ten okres, że gry na 360 Xboxa i na PlayStation 3 zaczną być drogie. Tak mi się wydaje, już jest kilka tytułów, które osiągają ceny z kosmosu, chociażby Lollipop Chainsaw, Shadows of the Damned, które był gdzieś tu nawet mam, Silent Hill Downpour i tak dalej, i tak dalej. Więc te gry przede wszystkim te, które nie wyszły cyfrowo, które można uruchomić tylko i wyłącznie mając nośnik, są coraz droższe. Jest też mały wyjątek, bo jest taka, znaczy wyjątek, gra, która nie ma trofeum, nazywa się Interval Sonata. Genialny japoński RPG z Chopinem. Tak, przechodziłem ją na Xboxie 360, gdzie osiągnięcia są. A no właśnie, więc zazdroszę ci tego bardzo, bo ja przechodziłem na PS3 i ani jedno trofeum nie padło, ponieważ tak została wczorajsze, zanim trofea były obowiązkowe, a nie dostała ona retroaktywnego patcha, więc... Ale to jest jeden z moich ulubionych gier JRPG na PS3, których wtedy po tej złotej erze PSX-a i PS2 zacząłem to właśnie coraz mniej tych dobrych JRPG-ów. No, na 360 tych na początku szczególnie istnienia 360, no to wyszedł tak, Blue Dragon, wyszedł Lost Odyssey, rewelacyjny absolutnie, no wyszła też Eternal Sonata, rozumiem, bo Blue Dragon chyba nigdy na PlayStation się nie pojawił, ani Lost Odyssey też się nigdy nie pojawił. Też, na PlayStation. A są doskonałe, no, bo przez twórcę Final Fantasy zrobione. Dokładnie, tak. Więc kiedyś na emeryturze mam... Rolobu Sakaguchi, tak? To obie zrobiły chyba, tak? Więc o czym to ja mówię? Aha. O tych drożejących grach, które są tylko na nośnikach i nie można ich dostać w wersji. Dokładnie. W dalszym ciągu są gry, które można dostać tylko i wyłącznie na nośników, które nie trafiły do PS3, ale są to jakieś limited runy, albo chociażby mam tutaj takie kotony. To są takie bardzo proste śrubiki, ale nie. Po prostu wyszły tylko i wyłącznie w wersji pudełkowej, więc jeśli chce zrobić w niej komplet trofeów, nie można ich ściągnąć w wersji cyfrowej. Gry kupujesz w większości w wersji cyfrowej czy w wersji fizycznej? To znaczy tak, ja ogólnie jestem kolekcjonerem planszówek, natomiast jeśli chodzi o gry konsolowe, powiedzieć, że mam kolekcję bardzo, bardzo, bardzo małą. Zazwyczaj przejdę grę, to ją wymieniam, zostawiam sobie tylko takie największe perełki. A większość gier rzeczywiście kupuję cyfrowo. Tak, powiedzmy sobie 90% gier, które ogrywam, to są te wersje cyfrowe. No fakt, bo zwłaszcza te małe tytuły, raczej w ogóle nigdy nie otrzymają żadnej wersji pudełkowej, szczególnie, że zostały zrobione po to, żeby wydusić z osób takich jak ty ostatnie pieniądze, żeby się zrobić to trofea. Dokładnie tak, jak mówisz, Ryszardzie. Natomiast kilka słów jeszcze mam o tym właśnie, co w ogóle się zmieniło, bo byłem na erze PS4, kiedy ta lajka zaczęła tworzyć te gry, które były mało wymagające, ale były grami. Natomiast po wejściu PS5
sytuacja, można powiedzieć, na niektórych się pogorszyła, na niektórych polepszyła, natomiast jestem z tego okresu dosyć, powiedziałbym, niezadowolony, co się w ogóle tam działo. Rok 21-22 to był wysyp gierszowy, bo tu pojawiły się firmy z Czech i Słowacji, ruiny takie, które tworzyły gry, które nie trzeba było grać. Tak wspomniałem, trzymanie jednego przycisku. Takim największą firmą było THI Games, to była firma niemiecka, właściwie pochodzi, nie wiem czy THI, czy T, bo gość nazywa się Tilo Kruczek, to jest nie jest polskiego pochodzenia, który sobie ma wspaniały biznes, żeby tworzyć gry, które dostarczą bardzo łatwo platyn. Te gry polegają głównie na asset flipach, czyli po prostu mamy, powiedzmy, skoczący hamburger, gdzie trzymamy X i ten hamburger nam skacze cały czas, po 2 minutach mamy platynę. Później robi skoczące frytki, później skoczące burrito, pizza i tak dalej, i tak dalej. I tych skoczących jeden chyba wydał kilkadziesiąt, każda w wersji PS4 i PS5, a ponadto podzielił to na regiony, czyli kupują wersji japońskiej, można nowe platyny zdobyć. Więc tak, w ślad za Tilo poszli inni deweloperzy, jak Webnetic, którzy zrobili podobną serię tylko ze zwierzętami, to słowacki deweloper. Podobnie ze Słowacji pochodzi ta firma Zakim, którzy tworzyli serię Jump. Tam trzeba było co prawda grać, ale powiedzmy sobie szczerze, nie było to coś, co bym chciał robić więcej niż raz. Była też taka firma Klowako, chyba czeska, która robiła serię Journey, nie mówię o tym Journey od The Game Company, które było naprawdę genialne, ale serię Journey, gdzie mieliśmy samochód w różnych tłach, gdzie trzeba było trzymać też przycisk X, żeby zdobyć platynę, ale tak naprawdę czasem nawet w ogóle się nie ruszał, po prostu był statyczny ekran, trzymasz X, po chwili wchodzi platynka, a jeszcze była taka seria, która nazywa się Stroke, czyli to jest na przykład Strong the Cat, Strong the Dog, albo Strong the Dig, więc głaskało się zwierzęta w taki sposób, że po prostu trzeba było już nie trzymać, tylko wciskać X, jak przy uderzaniu swoich majonezu i też po, powiedzmy, 10 tysięcy kliknięć, to ta platyna się pojawiła. Ale na koncie. Te gry nie są drogie, rozumiem, tak? One są bardzo tanie, bardzo słabe i było ich bardzo dużo. Ale są ewidentnie twórcy tych tytułów wzięli sobie niszę, którą są osoby takie jak ty i inni ścigający się na liście zdobywców trofeów. I to są gry, które pewnie kupi tam 1000-2000 osób na całym świecie. No bo raczej... Zgadza się. Jeśli każdą z tych gier kupi, powiedzmy, tyle o tym powiedziałeś, a tyle właśnie kupowało. Tak naprawdę to był bardzo dobry biznes, ponieważ tygodnie wychodziło po kilka tych gier, więc wyobrażam sobie, że naprawdę musiał odbić kokosy, czy to Tilo, czy to inne firmy. Natomiast sytuacja się zmieniła diametralnie pod koniec 2022 roku. Otóż gracze pisali do Sony petucje, że PS Store zaczyna przypominać śmietnik, którego znamy chociażby ze Steama. Z Nintendo, ze Switcha, to co tam się dzieje. Więc to była podobna sytuacja i gracze po prostu mieli tego dość, napisali do Sony. Sony w końcu wystosowało do tych wszystkich firm, które wymieniłem, list, w których poproszono o to, żeby nie wydawali tego typu gier. Zostaną one od 1 stycznia 2003 roku zablokowane. I wymagało się, jeśli chcą dalej swoje gry umieszczać w PS Store, wymaga się od nich więcej kreatywności. I co się okazało? Nagle wszystko się zmieniło na lepsze. Dalej niektóre z tych firm wydają gry, ale przynajmniej w te gry trzeba grać. Nie polegają one na trzymaniu jednego przycisku. Niektóre są naprawdę fajną rozrywką na kilkadziesiąt minut, czasami troszkę dłużej. Jak widać, da się, więc mam nadzieję, że Sony będzie dbało w jeszcze większym stopniu o jakość produkcji, które zalewają PS Store. Ja mówię, może się wydawać, że trochę z pozycji ukryty, bo te gry kupowałem, te gry grałem i też właśnie dzięki nim rósł mi ranking. Natomiast... Tak, ale wszyscy robili to samo, tak? W zasadzie wszyscy czołówki robi to samo, czyli gdyby wyrzucić osiągnięcia trofea z tych gier, to nie zmieniłaby się raczej klasyfikacja. Tak, smutno, ale prawdziwy, każdy właśnie też tę grę ogrywał z czołówki, więc tak naprawdę... Czyli zostaliście wykorzystani po prostu. Zostaliście wykorzystani.
ci pan Kruczek i reszta zobaczyli super okazję do szybkiego wzbogacenia się i wykorzystanie pasji kilkuset, kilku, może tysięcy osób do tego, by no, zmusić ich wręcz do zakupu tych gier, jeśli chcą pozostać w rankingu, tak? Znaczy, jeśli chcą być na odpowiednio wysoko sklasyfikowani. Dokładnie tak jak mówisz, Ryszardzie, i osobiście się bardzo z tego powodu cieszę, że ten proceder został ukrócony, a to, co teraz wychodzi, jest nieporównywalnie wyższej jakości niż to, co było właśnie w latach 2021. No i trzeba tylko mieć nadzieję, że tak już pozostanie, że sobie już nie będzie dopuszczało zalewu tego typu produkcji, bo to też to się odbija negatywnie, wydaje mi się, na wizerunku marki, prawda? Czy jak ktoś wchodzi do PS Store, patrzy na nowe gry, a tam właśnie tego typu rzeczy, więc nie jestem dumny, że w takie gry czy aplikacje grałem. Cieszę się, że to się wkróciło, natomiast wiadomo, robię to z jednego powodu. Tak jak wszyscy na liście na pewno. A właśnie, mówiłeś o tym, że piszesz poradniki. Rozumiem, że sam też korzystasz z poradników, tak? Naturalnie tak, zazwyczaj pierwsze, co robię, to sprawdzam, czy są jakieś pomijalne trofea. Oczywiście nie do każdej gry jest poradnik, niektóre gry muszę, że tak powiem, kmienić po swojemu, po prostu popatrząc na listę, sam koncypować, czy coś jest pomijalnego, czy nie, ile mi czasu zajmie. Natomiast do drugiej części gier, szczególnie tych większych, poradniki istnieją. I zazwyczaj właśnie patrzę, ile gra mi zajmie, jaki jest poziom trudności, żeby się przygotować na to mentalnie, a co najważniejsze, czy są trofea pomijalne, bo nic tam nie denerwuje łowcy, jak przejście gry, a później się okazuje, że nie ma na przykład wyboru rozdziału, bo trzeba było coś zrobić w połowie gry i później się po to nie wróci, więc to jest jedna z rzeczy, które twórcy list trofeowych powinni poprawić. Znaczy teraz tak, jeśli chodzi o te duże gry, chociażby First Party Sony, listy mają zrobione w sposób niemal doskonały, nie ma tam trofeów pomijalnych, to wszystko można wrócić i zrobimy tak, żeby gracz czerpał satysfakcję ze zbierania. Bo dla kontrastu, w przeszłości było wiele gier, które były nawet niezłe, ale listy trofeów potrafiły zepsuć całkowitą przyjemność z gry, bo trofea zarówno potrafią właśnie tą przyjemność, doświadczenie wzbogacić, jak i sprawić, że gra, która jest niezła, stanie się totalnym koszmarem. Na przykład Undertale, bardzo dobra gra, a platyna wymagała przejścia gry zaledwie 3/4, większość trofeów polegało na tym, że trzeba było składać dotacje na psiej kapliczki. No i tak naprawdę nawet nie widziano walki z bossem, która dla mnie jest po prostu jedną z lepszych, jakie w życiu doświadczyłem, więc tak naprawdę to jest łowcą trofeów i tylko zobaczyło przejść 3/4 gry, a później ten no i wiem, że dużo osób przez to nie doświadczyło zakończenia, które jest naprawdę, Toby Fox zrobił świetną robotę. No, sam mówiłeś, że tak przeszedłeś Fatamorganę. Tak, to i bardzo z tego powodu się kajam i mam zamiar to naprawić. Natomiast innym przykładem osiągnięć, które są naprawdę dla gracza uciążliwe, to na przykład jeśli trzeba przejść grę na kilku poziomach trudności, ale te poziomy trudności nie są na siebie nałożone. Tak. Powiedzmy sobie Uncharted na przykład. Mamy tam poziom crashing, ale przejdziemy na crashingu i wszystkie niższe poziomy zostaną automatycznie dodane jako trofea. Jest kolejna gra Goichiego Sudy Shadows of the Damned, którą trzeba przechodzić 3 razy. Przejdziemy na poziomie trudnym, niestety nie wpadnie nam ani za normal, ani za easy, więc tak naprawdę trzeba 3 razy zaczynać od początku, co jest. A że gra występuje też w innych wersjach, można spatynować tę wersję japońską, chociażby dla gałosy trofeum jest to niewyobrażalnie uciążliwe. Natomiast jak wspomniałem, listy gier, chociażby takiego Lego, są naprawdę świetnie zrobione, ponieważ tam w naturalny sposób ten zebrać 100% i po zebraniu tych wszystkich klocków, czy to zwykłych, czy to złotych, mamy to platynowe trofeum, czasami mamy do dobicia jakieś tam interakcje z postaciami, które już mamy, więc to są listy, które naprawdę potrafią pokazać graczami wszystko, co gra ma do oferowania i wycisnąć z niej
to co najlepsze. No właśnie według technologii, które tutaj wymieniłem. No. A co z grami na przykład swego czasu popularnymi, grami muzycznymi? Pamiętam, że w Rock Band było takie, nie wiem czy grałeś, ale... Rock Band grałem natomiast nie na PlayStation. No właśnie, tam było takie osiągnięcie bodajże Hold Your Bladder, które wymagało gry, przejście wszystkich utworów bez żadnych przerw. Czyli nie można było zapauzować gry, nie można było wyjść, trzeba było całą listę wszystkich utworów przejść, powstrzymując się przed siusianiem, tak stąd nazwa, bodajże, Hold Your Bladder. Czyli rozumiem, że te gry, tak jak Guitar Hero, jak Rock Band, to ich nie platynowałeś. Znaczy tak, grałem w Guitar Hero jeszcze za czasu, kiedy nie zdobywałem trofeów, tam trochę pogrywałem w Guitar Hero, czy to Aerosmith, które nie miało w ogóle trofeów, czy to Metallica, który tutaj zdobyłem tam część tylko. Natomiast gry muzyczne są od zawsze bardzo bliskie. Z tego czasu bardzo dużo grałem taką grę Dark Dance Revolution i jej pecetową odmianę Stepmania. Nawet miałem taką matę ze sklejki fajną, które katowałem jedną po drugiej. I to była gra, od której też byłem swojego czasu uzależniony. Wciągnąłem to swoją żonę oczywiście, jak się poznaliśmy, to też dużo właśnie skakaliśmy na tego typu wynalazkach. No a gry muzyczne od czasu właśnie Parapaderaper, od czasu PS1 uwielbiałem, tak samo jej kontynuację, Unjammer Lami, właściwie taki spin-off bardziej, gdzie mieliśmy gitarki zamiast zawołania, bo kontynuacja Parapaderaper taka prawilna wyszła dopiero na PS2, ale uwielbiam gry typu Hatsune Miku, właśnie te Vocaloidy, które są na chociażby na PS Vita, mamy Project Diva. A SingStar? O właśnie, SingStara uwielbiam. Uwielbiam, dużo właśnie grałem swego czasu z żoną, czy to na domówkach. Pytałeś też wcześniej, przypomniało mi się, takie osiągnięcie, które było w dziwny sposób zdobyte albo takie nietypowe. Przy SingStarze wiem, że trzeba było powyżej 9 tysięcy mieć ranking, czyli po prostu nie ma idei śpiewać piosenkę. Oczywiście mi to nigdy nie wychodziło, ponieważ głos mam potworny. Nawet mojej żonie się nie udawało, ale był taki byk, żeby położyć mikrofon bardzo blisko wentylatora i dźwięk wentylatora sprawiał, że gra uznawała te wszystkie tony jako idealny, więc ten sposób to był jedyny taki sposób, który można było zdobyć, nie będąc śpiewakiem operowym, powiedzmy, platynę bez trudnej mowy. A co z takimi tytułami, które zostały dostosowane do PlayStation 4, tytuły z PlayStation 2, do których dołożono trofea. I Rogue Galaxy na przykład, taki bardzo fajny japoński RPG. Świetna gra, natomiast właśnie nie platynowałem, natomiast bardzo dużo gier rzeczywiście zostało. Ten gry z PS2 to jest taka typowa emulacja średniej jakości. Ale bardzo się cieszę, że mimo wszystko takie coś powstało, bo dzięki temu można to mieć platynę chociażby Wild Arms Twórcy, czy Dark Cloudzie i ten Barry, Let's Do. Ale dopiero niewiele ponad rok temu, kiedy wszedł PlayStation Plus z programami Extra i Premium, to dopiero był dołożony gry z PSX-a i PlayStation Portable. I bardzo, bardzo, bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Mają też trofea? O, tak, mają, chociaż nie wszystkie. Tak 3/4 gier, które wychodzi, mają trofea, ale dzięki temu właśnie udało mi się splatynować wszystkie gry z serii Siphon Filter, chociażby Ape Escape. Jest taka bardzo fajna łamigłówka, nie wiem czy pamiętasz, na PSX-ie było na Demo One, właśnie Kurushi, a w innej wersji to było Intelligent Cube, gdzie takie bloki jakby się na ciebie toczą. Ona była też, to była jedna z 20 gier umieszczona na tym małym PlayStation. Zgadza się. Dokładnie tak. Ja uwielbiam, ja akurat bardzo dużo właśnie gier z tego małego PlayStation zostało prowadzonych do usługi premium i oczywiście można w nich zdobywać większości z nich trofea. Dzięki temu też udało mi się splatynować Wild Arms, chociażby RPG, którego zacząłem swego czasu właśnie na PSX, ale nie udało mi się wtedy go dokończyć. Teraz udało mi się zdobyć w nim dwie platyny, bo każda z tych gier, które są z PSX-a, można zdobyć platynę zarówno w wersji PS4, jak i PS5. Natomiast nie są już one podzielone regionami, czyli ściągnąłbym z Japonii, nie miałbym możliwości zdobycia nowego zestawu, tylko i wyłącznie dwa. Każdy z nich ma dwa.
Ale czy grając na PlayStation 5 od razu dostajesz za PlayStation 4, czy musisz zagrać na PlayStation 4 i zagrać na PlayStation 5? Możesz zdobyć wszystko z poziomu PlayStation 5, natomiast musisz odpalić osobną wersję, może w dwóch okienkach, wersję PS4 i wersję PS5. Więc wybierasz sobie, co chcesz grać i te wersje pomiędzy sobą niestety nie mają cross-save'a. Trzeba po razy przejść. Tak jest. Okej. A powiedz mi, jestem miłośnikiem VR-u i są gry VR-owe, które mają oczywiście, no gry, wszystkie gry VR-owe mają swoje trofea. Ja pamiętam, byłem dosyć rozczarowany faktem, że na przykład Resident Evil 8, który jest tak naprawdę modem, czy dodatkiem do wersji tej podstawowej, w VR-ze nie wykorzystuje trofeów, ani one się nie przekładają. Czy grasz w VR-ze? A jak tak, to w co i jakie trofea są tam? Znaczy tak, mam na razie jedynie tylko wersję pierwszego VR-a. I swego czasu, jak go kupiłem, to był szał. Grałem bardzo, bardzo, bardzo dużo pozycji. No teraz z biegiem czasu VR został właśnie w pandemii odłożony jakby w odstawkę. Coraz mniej z niego korzystałem, odpalałem tylko i wyłącznie, kiedy naprawdę miałem jakąś tam grę, którą było szybko w miarę zdobyć. Misji Bera jeszcze nie robiłem. Ale nie jest łatwy. Natomiast też mam problem, że mowa wpada mi bateria, więc będę musiał sobie niestety wymienić, żeby móc skorzystać. A nie planujesz kupno dwójki? Planuję, jak najbardziej właśnie planuję i myślę, że coś się stanie jeszcze w tym roku. No oczywiście. Gwiazdka się zbliża, to akurat. Nie, bo wtedy będzie, wiesz, mieć bardzo dużo gier teoretycznie, których nie ma w wersji płaskiej, no ponad 100 gier do wytrakowania, wyplanowania. Jacksa słucham bardzo często i ten właśnie opowiada bardzo fajnie o grach. Robię notatki oczywiście i mam nadzieję te wszystkie gry nadrobić. A czy na przykład Gran Turismo 7, czy masz platynę w ten tytuł? Czy... Gram, ale jeszcze platyny nie mam. Natomiast bardzo często, bardzo rzadziej, ale odpalam sobie na kilka wyścigów. Tę platynę, którą prawdopodobnie będę robił jeszcze najbliższy rok. To może właśnie w VR-ze, powiem ci, że doznania VR-owe podczas gry w Gran Turismo są, no trudno to w ogóle opisać. To trzeba założyć gogle. Właśnie, bardzo dużo osób chwaje, pojechał tak trzy najlepsze gry właśnie na VR-a dwójkę. No tak się składa, że w zasadzie te najlepsze gry na VR-a dwójkę to są modyfikacje wersji płaskiej, tak? Bo dokładnie tak. Resident i Gran Turismo są najlepszymi grami, jak dotąd. To czekam teraz też na Residenta 4, ten dodatek, i też ciekawi mnie, czy trofea będą osobne, czy trofea będą zbieżne z tym, co już zdobyłem, bo postanowiłem zagrać trochę w Residenta, pograłem mniej więcej do połowy i pomyślałem, że nie, czekam na wersję VR-ową, bo to będzie naprawdę... Mogło to być właśnie albo tak, więc właśnie różnie to się odbywa, ale ja bym obstawiał, że jednak będą zbieżne, że po prostu nie będzie osobnej listy, ale mogę się mylić. A powiedz mi, czy ty masz jakieś plany jeszcze wejścia wyżej w tym rankingu, czy wy obserwujecie się codziennie i patrzycie, jak, co kto robi i czy mam szansę wskoczyć wyżej? Może nie codziennie, ale czasami właśnie sprawdzam profile innych graczy, chociażby po to, żeby mieć inspirację na kolejnych trofeów. Ja sobie zdaję sprawę, że teraz w rankingu będę bardziej leciał w dół niż piął się do góry, ale staram się po prostu utrzymać pozycję, którą mam. Myślę, że to już nie będzie zbyt długo, ponieważ ja mam taką zasadę, że oczywiście gram gry, które są łatwe, które dają łatwe punkty, natomiast nigdy nie wyrzeknę się gier, które są naprawdę, które robią na przyjemność. No tak, rozumiem, że z Polski to może Brożyn, kolega, pozdrawiamy, cię przeskoczyć, no ale już kolejni raczej nie, bo są... Kolejni przynajmniej nie w najbliższym czasie, natomiast dobrze wspomnieć Brożyna, to jest w ogóle ciekawostka, bo kolega właśnie ma najlepszy, perfekcyjny profil na świecie. Już tłumaczę, o co chodzi z perfekcyjnym profilem. Generalnie każdy użytkownik ma coś takiego jak CR, czyli Completion Rate, pokazuje ile mamy trofeów. 99,97. Tak jest. Jezus Maria. To oznacza, że
Teraz brakuje mu, zdaje się, tylko i wyłącznie Assassin's Creed Mirage, które właśnie rozpalił w dwóch wersjach. Jeśli tę wersję zdobędzie, będzie miał 100%. To oznacza, że wśród gier, które on... Nie, jeszcze widzę, że jeszcze mu gier brakuje, bo ma 8047 do 51, dobrze. W każdym razie Horizon Forbidden West, prawda, też mi brakuje i chyba jeszcze jakiegoś tam trafa Killing Floor, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast właśnie ten wskaźnik oznacza, że jeśli jest 100%, to masz wszystkie trofea z gier, które odpaliłeś. Jeśli powiedzmy do danej gry wyjdzie DLC, którego nie zrobisz, to kompletność profilu ci spada, powiedzmy sobie, więc wtedy nie będzie 100. Bo są oczywiście DLC, które są dodawane albo poprzednie, więc na to też tacy ludzie, którzy chcą mieć kompletny perfekcyjny profil, muszą uważać. Natomiast to jest olbrzymi szacun, ponieważ... A czy możesz ukryć jakąś grę? Wiesz co? Możesz ukryć grę tylko i wyłącznie taką, która ma 0%, która nie zdobyłeś żadnego trofeum. Natomiast PSN Profiles pozwala też na ukrycie gier, których masz jakieś trofea zdobyte, ale wtedy niestety pojawia się obok twojego niku taki niebieski H, jak hidden. I to oznacza, że po prostu coś ukryłeś, a często ludzie ukrywają trofea tylko czasami po to, że wiedzą, że coś w przeszłości przeskrobali, zrobili jakiegoś haka albo coś takiego, z tego powodu nie będą uczestniczyć w rankingu, chyba że ukryją daną grę. 46 trofeów dziennie. 46 trofeów dziennie, tak. No, u mnie to jest 46 trofeów 2 miesiące. Także ja gram na czterech platformach w zasadzie, więc to... No ale też nigdy nie byłem łowcą. Rozumiem, że to jednak wymaga ogromnego poświęcenia i też logistyki. Czy wy na przykład, czy jesteś takiego, że zastanawiacie się, a kiedy on pojedzie na urlop, to wtedy... Ja nikomu się nie życzę, nawet jestem... Cieszę się, jak właśnie... Nie no, urlop to jest dobre życzenie. Nie mówimy o jakichś złych... Znaczy, ja to wliczę na urlop, biorę chociażby PS Vita, więc tak naprawdę też nie jest tak, że nic na urlopie nie robię. Chociaż ostatnio właśnie byłem tydzień na urlopie, wziąłem PS Vita, a nie rozumiem, nie odpaliłem, bo nawet spędzę dzisiaj czas w inny sposób, no ale zdarzało się, wcześniej jeździłem na urlopy, brałem tą konsolkę przenośną i tam nadrabiałem gry, które do tej pory nie odbywałem. Ale ja oczywiście Brożynowi bardzo kibicuję. To jest mój bardzo, bardzo dobry znajomy i mam nadzieję, że to będzie, że jeśli ma być numer jeden w przyszłości, to żeby to było akurat on. Ale twój completion rate też nie jest zły. Mój nie jest zły, natomiast jest o wiele gorszy, nie, bo mam coś takiego niestety, że nie potrafię zdobyć się na takie wyrzeczenia, że na przykład odpalam grę, uznam, że nie splatynuję, to nie ma tak, że wywalam profil i zakładam go od nowa, bo takie rzeczy trzeba robić, jeśli powiedzmy sobie odpalisz grę, której wiesz, że będziesz platynował, żeby ci kompletność profilu nie spadła. Ja po prostu zostawiam to po prostu i muzyka kronika gracza. Odpaliłem to wtedy, nie udało mi się spatynować, to lub mnie znudziło i tak dalej. Mogę sobie wrócić, zobaczyć, że mam tam na przykład 0, czy tam 1, czy 2%. No ale jakoś z tym żyję. Nie jestem takim perfekcjonistą, który właśnie musi mieć wszystko na 100%, ponieważ życie mi na to nie pozwala. Zbyt dużo czasu musiałbym poświęcać, martwić się, troszczyć się o to, żeby powinni kupować DLC do gier sprzed 5 lat, które powiedzmy sobie się pojawiły, dostały w pucharki, a ja muszę teraz widzieć wszystko i je dobić, bo coś tam. Więc nie, to nie dla mnie. A powiedz, czy Sony zauważa jakoś waszą aktywność? Czy jesteście w jakiś sposób, nie wiem, wynagradzani albo właśnie wyróżniani przez Sony? To znaczy tak, ja mam z Sony kontakt, właśnie założyło moje silnicze na Instagramie i też kilka razy podrzucono do mi kod na parę gier, za co serdecznie dziękuję. Natomiast jakiegoś tam regularnego kontaktu osobiście nie mam. Jeśli chodzi właśnie o gry, które dostajemy od wydawców, to głównie właśnie przegłosów trofeów za Ola kombinuje, więc... Ale ogólnie Sony do pewnego czasu nie miało zbyt dużego, że tak powiem, zainteresowania łowcami trofeów. Co prawda na początku PS3 były próby prowadzenia oficjalnego rankingu, ale szybko one, że tak powiem, zostały zaniechane. No i teraz jedynie te nieoficjalne rankingi, właśnie ten PSN Profiles, Trophy Leaders i tak dalej, to dzięki nim można sobie w sposób wiarygodny sprawdzić pozycję. Jeszcze zacząłem mówić wcześniej o tym, co można, co nie można, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa, jeśli można, to powiem w skrócie. Bo tak, za co w ogóle można zostać wywalonym z rankingu? Przede wszystkim
głównie PS3 oraz PS Vita umożliwiają granie tak zwany custom streamer, czyli po prostu oprogramowanie, które pozwala odblokowywać towki bez grania. I takie profile bardzo, bardzo łatwo można wyłapać dzięki temu, że trofea są obok siebie oddalone o zaledwie kilka sekund na przykład. Na przykład platyna w dużej grze to jest zrobiona w kilka minut. Takie rzeczy od razu widać, a ponadto każde trofeum ma przypisany zacisk czasowy. Są wyjątki oczywiście, bo czasami jak się kupi nową PS3 swego czasu, albo chociażby PS Vita czy PS Vita TV, to był taki szczególny problem dla wielu graczy. Gracze, którzy zakupili, nie podłączyli do sieci i te trofea po prostu synchronizowały im się bez znaczników czasowych, przez co mają takie dziury w profilach. Wiele, ktoś jest jakimś perfekcjonistą, to zawsze będzie mu to przeszkadzało. Natomiast takie profile bardzo, bardzo łatwo można wyłapać. Nie można oczywiście używać zewnętrznych stanów swojej gry, czyli powiedzmy sobie PS3, tam cofę, tam stany gier nie były szyfrowane, bo to był sobie się taki stan gry z netu, grać jako własny i wszystkie trwały się na przykład w Call of Duty Modern Warfare 2 odblokowywały, ale też takich hakerów, powiedzmy sobie haker, pozwól ludzi, którzy z tego korzystali, można było bardzo łatwo zidentyfikować i PSN profile działa tak, że jeśli ktoś takie oszustwo, powiedzmy sobie w cudzysłowie, zobaczy, może zaraportować to do zespołu, który zajmuje się właśnie tego typu rzeczami i oni sprawdzają, czy ten raport jest, że tak powiem, wiarygodny. Jeśli uznają, że rzeczywiście zaraportowane trofea są bite niezgodnie jakby z obowiązującym kodeksem, wówczas taka gra zostaje oflagowana. A profil tego użytkownika nie istnieje, nie może być zobaczony, chyba że ten użytkownik go ukryje. No, ukryje tylko tą grę, która została jakby oflagowana. I ma takie dwie szanse, za trzecią szansą już cokolwiek będzie zrobił, jeśli raport zostanie uznany za słuszny, wówczas profil nie może być porównywany z innymi, znika z rankingu i tak dalej. I to jest jedna z rzeczy, których nie można robić. Nie można oczywiście manipulować znacznikami czasu, czyli na przykład dajmy na to, masz dwie gry, masz dwie konsole, powiedzmy sobie PS5, grasz obie wersje naraz, tylko że jeden tryb grasz na jednej konsoli, drugi na drugiej, te trofea, że tak powiem, te znaczniki są jakby się nakładają na siebie w sposób niemożliwy, gdybyś grał na jednej konsoli, więc to też jest jakby powiedzieć wykroczeniem, za które można zostać z jednym z rankingu. A ciekawszymi rzeczami jest, co można robić, bo są rzeczy, które rzeczywiście ułatwiają zdobywanie trofeów, natomiast są takie trochę na pograniczu. Na przykład są, na pewno Ryszardzie wiesz o ustawkach. Ustawki, czyli umawianie się z innymi graczami na rzeczy, które tak naprawdę byłyby normalnie bardzo czasowe. Czy na przykład ty się umawiasz z osobami tutaj z listy? Właśnie, rozumiem, wy wszyscy tu się znacie, w pierwszej dwudziestce pewnie. Znaczy z jakiegoś odpowiedzi, bo ja znam może garstkę, ale z polskiego znam bardzo dużo. Tak. I popatrzmy jeszcze na ranking światowy. Mamy Japończyka, Kanadyjczyka, Francuza, Szwajcara, Austriaka, Niemca, Brazylijczyka i dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce. Jest tylko dwóch Japończyków w pierwszej dziesiątce i dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce. Zgadza się. Żadnego Amerykanina. Zgadza się, natomiast Ikemenzi jest zdecydowanie... No jest liderem mocnym, tak? Jemu chyba raczej nikt nie zagrozi. Może jeśli chodzi o platyny, to ma mniej niż drugie miejsce, niż Dawid z Kanady, też z wami to zdradzę serdecznie. Natomiast on ma taką zasadę, Ikemenzi odpala tysiące gier. Czyli 63% ukończenia tylko. Tak, dokładnie. On odpala bardzo dużo gier, zdobywa w nich po kilka trofeów i jeśli uznaje, że więcej zdobędzie odpalając kolejne gry niż się przechodząc, to po prostu gry zostawia i odpala nowe. On odpalił 18,5 tysiąca gier. 18,5 tysiąca gier ma odpalonych, z czego skończył 9344 na 100%. Czyli połowę mniej więcej. Tak, ale jak bo widać, to robi zawodowo już, to już nie wyobrażam sobie, że może... Myślę, że on poświęca zdecydowanie najwięcej czasu z całego rankingu, ale też widać, że właśnie że ta strategia mu popłaca, że widać, że nie trzeba kończyć wszystkich gier, żeby być wysoko. Ale musi wydawać kosmiczne pieniądze też na te gry, no bo 18,500 gier kupić, tak. To są gigantyczne pieniądze. Popatrzmy sobie na kolegę Ginko.
tysięcy. No, nie wiem, 4000. Prawie 10 tysięcy kupionych gier, to też musiałeś, znaczy ja ci nie chcę zaglądać do portfela, znaczy mam nadzieję, że nie jest to dla ciebie jakiś duży wydatek, no ale to jest dużo pieniędzy, prawda? Też sporo gier było z abonamentów, też wiadomo, ale też bardzo dużą część z tych gier musiałem kupić, zgadza się. Więc tutaj zawsze w nagłówku widać ostatnią skończoną grę, znaczy ostatnią graną grę, na przykład Pirates on Target. Co to jest Pirates on Target? To jest taka gierka, gdzie strzelasz do statków pirackich, manipulujesz blokami tak, żeby się pociski odbijały odpowiednio, więc taka gra mniejsza, że tak się wyrażę. Indorek, później mamy Astro Flame Starfighter, to jest szmupik, bardzo przyzwoita gra, jak ma pewną swoją cenę. Jak patrzę, to pierwszą grę, którą poznaję, to jest Returnal, oczywiście znam bardzo dobrze Returnal, Unpacking znam i jej Sports FC, to wiadomo, co to jest, FIFA, Summertime Madness, nie mam pojęcia. Powtarzają się World Space, czyli te gry, które już... Tak, tylko to są region azjatycki, a może był inny region, tak, dokładnie tak. Delayer też nie, Red Raptor nie znam, Russian Pinocchio, nie mam pojęcia, Steampunk Voyage wygląda... ciekawie, ale też nie wiem. Nie jest ciekawe, w ogóle nie. czy nie jest tak, że czasami się zmuszasz do gry? Zdarza się, natomiast jeśli wiem, że gra zajmie mi odpowiednio krótką ilość czasu, potrafię się w tym czasie przemęczyć, natomiast po prostu czasem odpalam coś totalnie randomowego, okazuje się, że gra była naprawdę fajną rozrywką na te kilkadziesiąt minut, czy nawet dłużej, więc wielu gier to rozpadam, nie, po prostu odpala mnie w ciemno i później się okazuje, że albo było warto, albo nie było, znaczy wiadomo, na rankingu zawsze warto, natomiast jeśli wracając jeszcze do tego, co można robić właśnie poza boostingiem, bo boosting, jak wspominałem właśnie, to jest umawianie się z kolegami na różne takie rzeczy, które ciężko byłoby zdobyć samemu i PSN Profiles nie banuje tego, nie w żaden sposób zezwala na to, ale już niektórzy deweloperzy zdarza się, że mogą takich osobników, którzy sobie nabijają punkty w taki, można powiedzieć, sztuczny sposób, wyrzucić po prostu ze swojego online'a i wtedy taka platyna będzie dla graczy niezdobywalna. Przykład Killzone 2, to było takie trofeum, które polegało na byciu w jakimś tam określonym procencie najlepszych graczy w tygodniu i mimo, że PSN Profiles nie ma z tym żadnego problemu, to deweloper banował graczy, którzy w ten sposób sobie nabijali. Oczywiście, co jest dopuszczalne, korzystanie z glitchów, o ile są zaimplementowane w sposób naturalny przez deweloperów, to jest rzecz, która jest całkowicie dopuszczalna. Tego w speedrunach, też speedrunnerzy mają swoje kodeksy i też są oczywiście z tych glitchów namiętnie korzystają, oczywiście, co to speedruny bez korzystania z glitchów, prawda? Oczywiście zdarza się, że twórcy wypuszczają kolejne patchy do swoich gier. Czasami się okazuje, że spoczywana wersja ma trofea niezdobywalne, że z jakiegoś powodu coś schrzanieni i trofeum danego nie da się zdobyć. Są sposoby opisane na PSN Profiles, które pomagają ściągnąć grę w wersji 1.0, nawet cyfrowe. Więc, a jeśli w tej grze było wszystko, że tak powiem, w wersji podstawowej do zrobienia, to bez problemu można takiego rozwiązania użyć. Oczywiście cross-save są, jak widać na moim przykładzie, dopuszczalne, nikt z tym nie ma problemu, czyli te autopopowanie platyn. Można grać na różnych konsolach. A jeszcze jest taki ciekawy aspekt jak team. Są drużyny, które właśnie w top 10 jest ich też kilku. Oczywiście w Polsce to jest praktyka praktycznie, wydaje mi się, nie praktykowana w żaden sposób. Nie znam osoby właśnie w Polsce, która byłaby teamem, natomiast zagraniczny kod oczywiście tak. To są osoby, które na jednym koncie grają w 2-3, nawet czasem więcej osób. I w ten sposób mogą być ludzie graki, bo na przykład jedna osoba ugrywa tylko Indyko, druga tylko lepsze gry, trzecia jeszcze coś innego, czy tam do konsolkę. I jest to w żaden sposób nie banowane przez PSN Profiles. Widać oczywiście to po znacznikach czasowych, że są na przykład w dwóch różnych grach, które trzeba grać aktywnie. Te znaczniki czasowe są właśnie dwóch różnych trofeów. Natomiast jeśli chodzi o mnie, po pierwsze nie mam osoby, z którą mógłbym to robić, a po drugie nie chciałbym nigdy tego, ponieważ
wszystkie trofea, które zdobywam, to są właśnie trofea robione przeze mnie i jeśli miałbym coś takiego mieć w profilu, coś co wygrywał ktoś za mnie, no to byłbym niesmak i nie mógłbym tego traktować jako osobistą kronikę gracza, do której mogę wrócić, prawda, zobaczyć co odgrywałem i tak dalej, więc też dziwnie bym się z powrotem z tym czuł. Tak naprawdę nie mam zamiaru tego praktykować. Co jeszcze ciekawego? Dużo ciekawych rzeczy, to jest zupełnie inny świat bo jesteście bardzo taką niszową grupą. Bardzo niszową, tak. Która jednak jest bardzo, sprofilowana na jeden cel, tak? Wy macie jeden określony cel i on się głównie liczy, ale powiedz mi, czy na przykład są gry, do których wracasz, które niezależnie od trofeów, po prostu lubisz je i masz w nosie trofea, lubisz w nie grać? Zdecydowanie tak. Po pierwsze właśnie FIFA. Lubię te takie właśnie dziwną mam relację z tego, jak wspominałem, ale nawet jeśli zdobywam platynę... Pro Evo Forever. Ja jestem fanem Pro Evo, nigdy się do FIFA nie przekonałem. Ja właśnie w czasach PS2, PS3, PSX uwielbiałem, ubyłem serię od Konami, ale z czasem coraz bardziej ta szala się przekonała na stronę FIFA. No i tak niestety zostało, albo niestety. Natomiast gry, w których wracam bardzo, bardzo często wracam właśnie do gier takich, które dałem w młodości, a które opanowałem na tyle fajnie, że sprawiały przyjemność, jak Tekken, jak różne bietyki typu Soul Calibur. Bardzo, bardzo często wracam do Tetrisa w różnych wersjach. Mam na przykład takie, już ci pokazuję, mam tutaj takiego na przykład Puyo Puyo Tetris, bardzo fajne, w trzech różnych wersjach. Mam 20 platynki PS4, PS3, prawda, PS Vita. I to jest tylko wersja japońska. Później, jak się chce zdobyć więcej platynek, to można oczywiście mieć wersję europejską, amerykańską i tak dalej. Więc takie gry typu Zen, puzzle bardzo, bardzo, bardzo lubię. Kiedyś właśnie nazywano je jelobicznymi. Nie wiem, czy dalej się to określenie przyjmuje, czy już na to jest nowa nazwa. Bardzo lubię gry muzyczne, więc nawet po zdobyciu platyny wracam właśnie do takich serii jak Hatsune Miku, jak na przykład, tu mam IAVT. Też po raz pierwszy widzę to, nigdy tego nie widziałem wcześniej, naprawdę. Jedyś co mi kojarzę, a tego nigdy nie widziałem. Jest taka gra na Vita, nazywa się DJ Max Technica Tune. Natomiast ta gra mnie strasznie zaryła, pomimo że ma świetny, bo absolutnie genialny zbiór utworów, to trzeba grać dotykowo. A granie dotykowo nie sprawia mi takiej przyjemności jak nie walenie w przyciski, więc to jest gra, o której marzę. Lumines masz wymaksowany też? Jeszcze nie, ale uwielbiam. Uwielbiam Lumines, natomiast jeden z moich trudniejszych platyn to jest Chime. Nie wiem, strzelił gry Chime. To jest gra, która jest, tak by powiedzieć, połączeniem Lumines i Tetrisa, gdzie mamy siatkę, na którą nakładamy tetramina i pentamina i idzie sobie muzyczka, jest taka linia, która przechodzi i zbiera kwadraty, które zrobiłeś. Czyli bardzo podobnie do Lumines. Tak, tylko że właśnie nie masz fizyki, że te kreski ci opadają, to po prostu w głąb siatki je zrzucasz. Bardzo, bardzo dobra gra, do której też wracam i właśnie to jest jedna z moich trudniejszych platyn, mimo że gra jest absolutnie niszowa i nieznana, to warto, absolutnie warto się z tym zapoznać. Soundtrack też jest genialny, zrobiła mnie jeden utwór, taka artystka nazywa się Chipzel, którą może kojarzyć, na pewno mają ludzie z Game Music, która właśnie operuje bardzo na chiptunie, więc bardzo, bardzo polecam. Do czego jeszcze wracam? No i oczywiście Tanego Hołka zawsze sobie z chęcią odpalę. Czasami sobie postrzelam. Znaczy się miał akurat. Czy jakieś. A pytajcie o to, co wracam, bo akurat konref aktualny, więc do starych nie wracam, ale z tych gier, które sobie często też odpalę, bardzo lubię wracać do RPG-ów z dzieciństwa. I teraz właśnie będę miał doskonałą okazję za sprawą wspomnianych psychodenów, tak? Marzę, żeby sprawdzić, żeby zrobili remake, chociażby remaster Xenogears. Chyba nie, chyba trudno będzie. Też tak uważam, ale zawsze warto marzyć. Wracam sobie do starszej części Final Fantasy, w mojej ulubionej, to są 6 do 10 właśnie.
Bardzo lubię sobie też odpalać Tomb Raidery i też się niezmiernie cieszę, że będą te wersje chyba potem przyszłego roku. Też, nie mogę sobie ja przełączyć myślałem, grafiki. że tylko na Switcha wychodzą, ale wychodzą chyba Nie, na konsolę. na PlayStation też i jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy, bo szczególnie pierwszą, drugą część wspominam bardzo, bardzo ciepło. No i mam jeszcze wiele takich pomniejszych gier, do których wracam, ale właśnie to są te główne, które sobie odświeżam na jakiś czas. No Uncharted oczywiście to jest klasyka, też sobie lubię wrócić do dwójeczki szczególnie. No dwójka jest najlepsza, dwójka jest najlepsza. Do babu, dwójka, później moim zdaniem to utracone dziedzictwo jest znakomite. Też bardzo dobre rzeczy. Później czwórka, później trójka i taka jest dyka, tak bym to uszego. Bardzo, bardzo dobry gry. Bardzo podobnie też. Nie wiem, czy tak powiem, bo trójkę czy jedynku, ale też bardzo podobny. Dobrze, Michale, bo widzę, że już blisko 2 godziny. Godzina 40 na zegarze. Ty, nie wiem, zabrałem ci mnóstwo czasu, który mógłbyś wykorzystać dobrze na trofea. Już byś w tym czasie zdobył 20 trofeów pewnie. Powiedziałem dużo lepiej czas niż przy konsoli, więc tam naprawdę ten silny wielu za zaproszenie do tego. Wiesz, ja mam jeszcze troszkę pytań, tylko już nie teraz sam już mam troszkę mniej czasu, ale spodziewaj się, że jeszcze będę, jeśli będziesz mieć ochotę oczywiście. Ja to bardziej. Z dziką rozkoszą cię jeszcze zaproszę. Drodzy widzowie, jeśli macie jakieś pytania, które chcielibyście, żebym zadał Michałowi w kolejnym odcinku, do którego mam nadzieję dosyć szybko dojdzie, ale może macie jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Napiszcie, co sądzicie o tym procederze. Pewnie część z was powie, że to jest bez sensu i głupie, ale część osób, tak jak ja, będzie pod wielkim wrażeniem osiągnięć, bo to wymaga naprawdę, moim zdaniem, zacięcia, planowania, logistyki, i oddania, a ja bardzo lubię, jak się ktoś czemuś poświęca, nawet jeśli inne osoby mogą to uważać za coś niemądrego, to takie hobby to jest coś wspaniałego i później ile wspomnień jest, naprawdę, to jest ile osiągnięć, ile trofeów się uzyska. 8300 platyn, ja 11, okej, okay, dobra, da. Muszę się wziąć do roboty. Żeby chociaż do setki kiedyś dobił. Michale, serdecznie ci dziękuję. To była niezwykła przyjemność i mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy całkiem niedługo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze, jak tylko będziesz mogła ten zwoły szybko badać, jestem do twojej dyspozycji. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Tak więc raz jeszcze, drodzy widzowie i słuchacze, do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Pa! Cześć!